Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj mamy dokładnie 21, już sprawdzam, 22 sierpnia i prawdopodobnie dzisiaj zakończamy zasiewy rzepaku. Zostało nam tutaj na działce 30 hektarowej do zasiania plus minus 7 hektarów z poprzeczniakami i zobaczcie, czym ja jadę, słyszycie? Zimny rechocze, jedziemy Januszem dzisiaj, przesiadka z Magnuma na Janusza. Ja wam powiem, masakra, malutki traktorek, nisko się siedzi, szukam joysticka, coś mi nie tak cały czas. Także powiem wam, jest przeskok, jeżeli się przesiada z takiego dużego traktora nowego do 10-letniego bez jakiegoś bajeru, bez miękkiej osi. Także jest naprawdę kolosalna różnica. Jadę uprawiać. Wczoraj Magnumem z bratem Tomkiem wracałem, bo zostawiliśmy Janusza i CVX-a z Pronto u znajomego, żeby nie jechać te 20 ponad kilometrów do domu i rano wracać. Sprzęty zostawione. Tata zabrał Ursusa, wapno skończone. No i jedziemy kończyć siać. Dzisiaj prognozują u nas opady deszczu. Jak to będzie? Jak patrzę na radarze, to ma chmura przyjść od godziny 12, już pierwsze możliwe opady. Mamy godzinę 7:30. No i tak to wygląda. Jeszcze się oblałem ropą, kurde, musiałem przebrać, bo tankowanie z baniek najgorsze, co może być, ale nie narzekajmy. Lepiej z bańki się zalać, jak wczoraj zabierać wszystkie sprzęty i dzisiaj rano z powrotem tutaj jechać. Tak to autkiem podjechaliśmy raz, dwa. Dziewczyny z obiadem przyjadą, to zabiorą auto, przyjadą jednym, wrócą dwoma, a my zabierzemy ten sprzęt. No i nie wiem, czy dzisiaj jeszcze koło domu coś będziemy siali. Dzisiaj jest niedziela, no miała być wolna, ostatnio w piątek popadało, mieliśmy przestój, no i przez tą pogodę, przez ten opad deszczu dzisiaj musimy robić, bo w planie miałem dzisiaj mieć wolne w końcu. No ale będzie dopiero wieczór wolny, jak to skończymy, bo co z tego, że zrobimy sobie wolne, zrobimy sobie dobrze, odpoczniemy, a pole niezasiane będzie i jak zacznie padać, to nie wiadomo kiedy skończy padać i pozwoli wjechać w pole. A ja nie lubię, jak jest pole, jedno rośnie, potem drugie się dosiewa, tu rośliny mniejsze. W rzepaku to jest problematyczne trochę, bo jak tydzień później, to już z tą regulacją potem się nie zgadza faza liści. Także wszystko musi być mniej więcej zrobione w odstępie dwóch, maksymalnie trzech dni, to jest maks. A rzepak najlepiej działkami ciąć w ten sam dzień, jak pogoda pozwala. Tutaj mamy jeziorko. Po orce fajna wilgoć jest, powiem wam tak, orka, oreczka, orunia, to je to, a nie tam jakieś striptisy. Pozdrawiam. Rozciągnęliśmy. I teraz dojechałem na pole. Niedaleko mamy, dosłownie z 500 metrów, 600 gospodarstwa znajomego, którego obornik bierzemy za wymianę za słomę. Tak. Dobra, o zobaczcie, buty się jemu już kończą. Tak jak Niemcy, Duńczyki, takie opony już wyrzucają, bo traktor nie ma zaparcia, ma poślizg, spalanie jest większe. Tutaj mamy bańki, trzeba wyrzucić. A tu są spodenki, które ochlapałem ropą. Dobrze, że brat w samochodzie miał dresy zapasowe, to sobie użyczyłem ich. Tu mamy kawusię. Kawusia musi być z rana. Tam dużo komentarzy czytam, że kupili nowy sprzęt, a robią po nocach. Teraz nie to, żebym się tłumaczył, tylko chcę rozjaśnić tym osobom. Nie chcę do nikogo urazić, obrazić, dopierdolić za przeproszeniem. To jest nasza sprawa, co robimy i ja ile robię, ile śpię, ile jestem w domu, a nie wasza.
bo takie komentarze są po prostu, powiem wam tak, zbędne, durnowate, głupie, nie wiem, to chyba z zazdrości jest pisane, bo normalny człowiek tego nie pisze. Na rzepak, zobaczcie, u nas termin jest od 15 do 25, a dzisiaj jest 22, a my robimy wszystko zawsze wcześniej. Poprawiamy sobie poprzeczkę. Idzie jak wściekły. Dajesz, ciągniesz, Janek. Będziecie mieli różnorodność na kanale, a nie tylko Axial i Magnum i Puma. Janek też musi wpaść od czasu do czasu. Idzie na D2. Szata nisko, John Deere'sko. Poprzeczek zaorany. W orkę nie dałoby się posiać, bo zobaczcie, jaka gruda jest miejscami. Daje radę jak wściekły. Ale co wam powiem, po tym diamancie ziemia jest bardzo dobrze zagęszczona. O, musimy na D1 dać, bo nie idzie. Nie idzie. Bo po Kwernelandzie to się traktor zawsze zapadał po łydki. A tutaj po wierzchu się jedzie, po tym ażurze. Ten ażur, to wczoraj wspominałem w odcinku z Orki właśnie o tym. Nie będziemy powielać tego tematu. A jak ktoś jest ciekawy i nie oglądał, no to musi wrócić do odcinka. Ładnie, czarna ziemia, zaorane to jest zaorane. Nikt mi nie powie. A tu ta słoma? Zobaczymy. Tutaj ten Striptil ma przewagę, wiecie w czym? Że on aplikuje azot, nawóz, który dajemy pod korzeń, centralnie pod roślinę i to głęboko. Ta roślina szuka, korzeni się. Jak dostaje, ten azot ma centralnie pod sobą, nie musi na boki się rozgałęziać ten korzeń i wszystko ma pod dostatkiem, tyle ile powinna mieć. Dlatego tutaj to jest przewaga właśnie w ST, bo w tradycyjnym siewniku nawozu nie damy centralnie pod korzeń. Są siewniki z podsiewem nawozu, ale to jest też rzutowo i on jest na powierzchni, a rzepak lubi jak ma nawóz głęboko pod sobą, żeby się korzenił, miał mocny korzeń na zimę. I tak to wygląda. Nie chcesz jechać? No tutaj naorałem na drogę grubiej, bo ani z przyczepami wyjechać. W tamtym roku było naorane, ale mało, skarpa się zrobiła. I w tym roku też musiałem naorać. Prawidłowo powinienem naorać na pole, bo dziura się już zrobi w polu. No ale tutaj wyjazd z materiałem potem koszonym jest ważniejszy niż ta dziura. Tą dziurę zagłaskamy i za rok już się naorze na pole. Musimy podjechać do łyżki, do Manitu tutaj, żeby te bańki wyciągnąć, żeby się nie telepotały i ten łącznik. Hop, elegancko. Tak samo tam ostatnio widziałem zdjęcia na społeczności, wczoraj jak do domu wróciłem u Adriana, bo kierownicę ma zmienioną. Faktycznie ma zmienioną, kuje to w oczy, ale powiedzcie mi, drodzy ludzie, co was to obchodzi? Kupił sobie nawigację, udogodnił sobie pracę w polu, to ludzie jeszcze komentują, że oszpecił traktor. No kurde, traktor ma wyglądać czy pracować? Także taka ciekawostka, która ostatnio mnie zirytowała, a dokładnie wczoraj. Po prostu ludzie już tak są zawistni, że było dołożyć. No chłopak pisze, kurde, że go nie stać na oryginalną, kupił sobie tańszą i się sprawdza, jeszcze ma sygnał RTK. Więc ja pozdrawiam tych wszystkich, którzy kupują oryginalną nawigację za jeszcze raz tyle pieniędzy. I ten
i nie mają RTK, a chłopak ma kupioną za pół ceny i ma na RTK. I jeszcze ludzie piszą, że do dupy nawigacja. No po prostu, no... Jeszcze filmu nie widzieli, jak to pracuje, czy to chodzi, czy nie, a się wypowiadają. To jest po prostu internet, ale nie ma co gdybać. Internet rządzi się swoimi prawami, tak było od zawsze i czasami pewne sprawy trzeba jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić. No i niestety tak było, mamy takie społeczeństwo, było, jest i będzie. Co, nie jechał? Nie chciał? Ja mu dam, zaraz nie. Oplala. O, zarysujemy drogę. I opuszczamy. I jedziemy. Poszedł Janusz. Także co, do usłyszenia, gdzieś będę uprawiał wzdłuż pola. Jeszcze do wprawy nad orką tym pługiem brakuje mi dużo. No człowiek się uczy, no tym ciąganym się nie jeździ na co dzień. W tamtym roku trochę pojeździłem, to jest całkiem inna zasada orki jak zawieszanym. Jak komuś się wydaje, że wsiądzie taki w pług pół zawieszany i od razu będzie wykonywał orkę picobello, no to jest w błędzie. Ale to po tym bezorkowym mi się nie podoba, jest słomy pełno jęczmienia, to takie łama łyga. Ładźcie, no sami ocencie, no. No ja wiem, że w polu to nie ma wyglądać, tylko to ma rosnąć i dać plon, wynik ekonomiczny ma wyjść, no ale zobaczcie tutaj, no wszystko mówi samo za siebie. Tam miejscami gdzieś są, jest słoma, tak? To jest nieuniknione. No, fajne ścieżki po jęczmieniu. Dobra, widzimy się później. No i standardowa czynność, skoro ładować, są kamienie, to zbieramy delikwenty, żeby siewnik po nich po prostu nie jeździł. Oż ty gadzie. Masakra. Takie te większe nieprzejezdne to zbieramy. No jak już wyjdę, to już takiego też podniosę. Nie będę przechodził koło niego obojętnie, tak samo tutaj. Jak już stoimy w miejscu, to zawsze tego mniej będzie. Zobaczcie, jaka piękna wilgoć w tym roku na te zasiewy rzepaku. Mamy kejsiaczka, ale to jest piękna ziemia, żebyśmy takie całe gospodarstwo mieli, takie pola. Ha! To wam powiem, że takiego magnuma to już dawno bym zajechał. Bo by kasa była i byłyby maszyny duże. Nie jest ciężka, sypka, rodna, na niskim terenie. Zobaczcie, tu mamy pole, a tu łąki w koło. Oczywiście w mokrym roku tutaj będzie problem z zebraniem tego, są studnie, ale to wiecie, niski teren, woda, równa się przeszkoda w zbiorach.
co mamy. Czajkowski siewnik wyciągnął krzyż, a dosłownie kicza. Widzicie? Kicz od 80-tki. A? Takie znalezisko? Chcesz? Chcesz do niego? No i co to? Stał chłop na płomy, mu polec. Jak nie utopiony, to wyjdzie. Mokro, wyjdzie. To będzie nie za głęboko było. 5 lat takich warunków nie pamiętam, żeby były. W 17 roku. Tu potopił na pewno. Chociaż te kółko szerokie, nie? To one powinno trzymać wysiew. Nie wiem, nie mogę znaleźć. No. O, jest tak. Dobrze. Dobrze. Wyjdzie. Te kółka ma szerokie takie te. I one nie toną. Trzymają redlice właśnie. To jest. Kurwa, trzyma to głębokość. Będzie, no bo to szerokie. To te takie kółko, one tak koja posidzie, nie? No, one się na tym kopcu twardym trzyma. Glina, nie glina, piasek i... Ty tego kicza ci dać, będziesz szybszy. Tutaj wapno na wierzchu posypane jest, bo widzicie? Bo siewnik przyjechał szybciej, jak wapno było rozdane, no i nic nie poradziły. Deszcz popada, to się wsiąknie, zmyje wszystko i będzie luks. Tutaj już rzepak kiełkuje, praktycznie puszcza korzenie, pęcznieje. Więc po niedzieli, czyli jutro, wtorek, środa, prawdopodobnie będzie już na wierzchu. Takie znaleziska się trafiają na polu. W tym roku znalazłem opusem, jak jeździłem, taką podkowę. Kurde, naprawdę jak półtora ręki mojej. Fes. Musiał być ogier, kurde, albo kobyła. No takie kopyto, że ojej. Masakra, pokażę wam w kolejnym odcinku. Wyczyścimy ładnie i podkujemy chyba magnuma albo diamanta. Tu gdzie słoma zbiera na to raz talerzówką jest luksus, a gdzie w koło sieczkarnie szły, to sami widzicie, jak jest galareta. Tutaj robimy talerzówką, bo mamy talerzówkę, tu jest torf i po karacie w ogóle brat nie mógłby posiać, bo by tonął mu siewnik jak co roku. Jest zawsze tutaj problem, po talerzówce będzie twardo i urośnie, a torf nie jest zwięzły, to korzenie sobie znajdą miejsce w głąb profilu glebowego. Brat Tomek zmienia klipsy, zmieniał.
właśnie pękło 180 hektarów rzepaku około, plus minus. Brat kończy tam, tutaj gdzie Czajkowski nie dawał rady, pozapychał się tam na torfie, nie mógł zasiać. Stależowaliśmy obsiewa i kończymy, mieliśmy małą awarię. O-ring wypchało na elektro... hydro... elektrozaworze, coś takiego w farszu kolejnym. Jak tutaj brat wyjeżdża na jednym zmieniu o-ring i teraz na drugim. No i lecimy, jest niedziela i chyba kończymy, 180 hektarów pękło. Także, no nie wiem, nasion zostało i sami nie wiemy, czy siać, czy nie siać. Ogólnie, zobaczcie, chmurzy się, zapowiadają dzisiaj deszcze, oby tylko nie ulewne, także widzimy się gdzieś później. Wjechaliśmy na gospodarstwo, brat się tankuje, jeleń też ma Żyda, a Magnum powiedział, że pierdzieli was wszystkich, czyli nas, że pierdzieli mnie i ma dzisiaj niedzielę. Do czego to doszło, żeby nowy sprzęt stał w niedzielę? A stare robiła. Stara gwardia nigdy nie rdzewieje. Zapamiętajcie.